audycja zrealizowana w ramach kampanii Zrób prezent sobie i środowisku, organizowanej przez UNEP GRID Warszawa, dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. www.ekologicznydom.org. Twój interes. Witam bardzo serdecznie. Agnieszka Gładysz, ekspert oświetlenia konsumenckiego z Philips Lighting Poland, ekspert kampanii EcoPrezent. Witam bardzo serdecznie. Rozmawiamy o termomodernizacji budynków jednorodzinnych i w tym kontekście o energooszczędnym oświetleniu. Dzisiaj o tym, jak kupić energooszczędną żarówkę, na co zwrócić uwagę. Musimy sprawdzić kilka rzeczy. One wszystkie są na opakowaniu podawane w, mam nadzieję, przystępny sposób. Przede wszystkim musimy zastanowić się, jaką ilość światła chcemy kupić. Czy dużo, czy mało światła. Im więcej lumenów, tym jaśniej dana żarówka będzie świeciła. LEDowy na przykład, odpowiednik dawnej 60-watowej żarówki, musi dawać co najmniej 806 lumenów. Kolejnym ważnym parametrem jest odcień białego światła. Sprawdzajmy informację podawaną na opakowaniu w kelwinach. 2700 kelwinów to jest właśnie ten punkt, na którym nam zależy ciepłe, białe światło. Ważną informacją jest oczywiście ta energooszczędność. To jest informacja w formie etykiety energetycznej umieszczonej na wszystkich urządzeniach pobierających prąd, w tym również na żarówkach. A plus plus to jest najlepsza żarówka. Najlepsza, najbardziej energooszczędna żarówka. A na jak długo kupujemy taką żarówkę? Żarówka LED nie przepala się tak nagle jak dawne tradycyjne żarówki. Nie ma tego pyk, nie ma i gaśnie światło. I ciemności. Żarówki LED tracą z upływem czasu tą wartość swojego strumienia świetlnego. Dlatego jest ważne, żeby kupować markowe produkty, ponieważ one dają gwarancję, że w czasie pokazanym na opakowaniu, czyli na przykład 15 tysięcy godzin, czyli w warunkach domowych 15 lat, one będą świecić na tym wysokim, zakomunikowanym poziomie. Audycja zrealizowana w ramach kampanii Zrób prezent sobie i środowisku, organizowanej przez UNEP GRID Warszawa, dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. www.ekologicznydom.org